Wracamy do państwa wieczór z telewizją w Polsce.pl. Ze mną w studio Artur Zawisza, Maciej Maciejowski, Skuteczni, Piotr Barełkowski. Właśnie zawiesiliśmy rozmowę o tej nowej centrowej, centroprawicowej partii pomiędzy PO a PiS-em, która ma bardzo poważne szanse, szczególnie w wyborach do Europarlamentu. Porównaliśmy z Chmielnickim trochę Jakubiaka. Jak pan skwitowałby tą sprawę? Znaczy, stały problem polskiej polityki, zbyt wielu hetmanów, zbyt mało wojska, ale jeżeli weźmie się pod uwagę to, że Partia Wolność ma struktury w całym kraju, Skuteczni mają struktury już też praktycznie w całym kraju, rozmawiamy z wieloma innymi środowiskami, to uważam, że jedyną szansą na to, żeby ten duopol Platformy i PiS-u przełamać, ja najlepsze do tego, tutaj się zgadzam z Arturem Zawiszą, są wybory europejskie, szansą, to właśnie jest ten moment, kiedy trzeba zacząć działać. Natomiast jest jedna ważna rzecz, ponieważ też nasza koncepcja jest taka, żeby to był blok centroprawicowy, ponieważ Skuteczni generalnie nie są eurosceptyczni, są eurorealistami. Znaczy, trzeba powiedzieć sobie jasno, 97% Polaków popiera naszą obecność w Unii Europejskiej. Ta Unia się nam nie podoba i my jesteśmy przywiązani do polskiej suwerenności. Czyli Unia tak, ale. Unia tak, ale. Na pewno to musi być Europa ojczyzn. Na pewno nie jesteśmy za polexitem. Na pewno nie jesteśmy z drugiej strony za przyjęciem euro. Jako akuszer tego, jak mówię, politycznego bytu, jest pan optymistą co do jego powstania i możliwości. Tak, te rozmowy, które na razie prowadzimy, naprawdę napawają optymizmem. Proszę państwa, tylko ja jeszcze tytułem dopowiedzi, no bo jest Jakubiak, ale jest i Korwin, ale jest i pan Bosak, pan Winnicki, jest Leroy, czy oni się nie pokłócą? Ale więc ale to jest właśnie możliwe, współpraca ponad podziałami. W mojej ocenie potrzebna jest federacja, tu mówię za Markiem Jakubiakiem, ale środowisk ideowych. Ja jako takie dwa bieguny sam, oczywiście szacunkiem dla Skutecznych, tak, ale w sensie tych biegunów ideowych, i to chyba się bardzo nie pomylę, to uznam narodowców i wolnościowców, i jakby Skuteczni teraz się stali jakby częścią tego bieguna wolnościowo-skutecznościowego. Chociaż my się właśnie różnimy jednak od wolnościowców, bo wolnościowcy są tak samo eurosceptyczni jak narodowcy, a my jesteśmy tutaj bardziej. Mam nadzieję, że państwo nie pogubią się. Rozumiem. Wszystkim, ale ale też taka jest jakby tu natura tych środowisk, to, że one są tak ideowe i przywiązane do swojej myśli, to też ich siła z tego wynika. W przeciwnym razie byłyby kołami gospodyń wiejskich, tak, możemy do, współpracować, różniąc się. Do bezideowej Platformy Obywatelskiej, które jest wszystko jedno. Natomiast ja tu jeszcze raz postawię, usłyszawszy, co usłyszałem, ale raz jeszcze postawię ten akcent na eurosceptycyzm, bo tu z kolei uważam, że Prawo i Sprawiedliwość ma niemały kłopot, ponieważ no, bardzo jasno odżegnywało się od hasła polexitu. Ja nie mówię, że my dokładnie takie mielibyśmy głosić, ale PiS jakby tę swoją tożsamość proeuropejską jeszcze z czasu referendum akcesyjnego bardzo mocno teraz podniósł, broniąc się przed takimi czy innymi krytykami, mówiąc tam 100 razy, że my jesteśmy za Unią Europejską i tak dalej. Oczywiście też mówiąc tak, ale, bo tu akurat PiS by się pod tym względem nie różnił, natomiast no oddał jakby sporo tego miejsca, tak mi się wydaje, nurtowi eurosceptycznemu i też decydując się na te ustępstwa, można by długo dyskutować, mniej, bardziej, prawda, przemyślane, udane, nieudane, te ustępstwa przed naporem brukselskim, no choćby w ustawach sądowniczych, to znaczna część tego zaplecza, powiedzmy, tego społecznego, także Prawa i Sprawiedliwości, czuje się rozczarowana, tak, że PiS tu zbytnio... Potem trzeba posłance Siarkowskiej grozić palcem. Trzeba posłance Siarkowskiej, dokładnie, grozić palcem, dobry tu punkt. I wobec przypomnijmy, że to naczelnik państwa tak pogroził, pan Kaczyński. Póki co dobrotliwie, tak, i nie wieście. Na to było szarmanckie. Karczyńskie go gorzej potraktował, prawda, posła. Natomiast chcę powiedzieć, że właśnie to narodowo-wolnościowe spojrzenie, no, przeciwko brukselskiemu socjalizmowi, tak bym to nazwał. Tak? Tu się zgadzamy. Otóż to może mieć pewne wzięcie, może mieć pewne wzięcie właśnie w wyborach do parlamentu. Na ile pan je waży?
twarzy. To jest kilkanaście procent chyba lekko. Ja Markowi Jakubiakowi powiedziałem, że milion głosów jest do wzięcia. Ja uważam, że... To, na ile to się przekłada? No, to zależy od frekwencji. No, ale to jest kilkanaście procent. Panie redaktorze, właśnie, taki ruch, który mówiłby tak, jesteśmy przeciwko jakiemuś zacieśnianiu, takiemu politycznemu, ideowemu integracji europejskiej. Uważamy, że Europa powinna współpracować w ramach suwerennych państw. Jesteśmy przeciwko właśnie tej biurokracji, temu eurosocjalizmowi. Natomiast z drugiej strony też nie straszymy Polaków od razu polexitem, bo część Polaków być może by tego nawet oczekiwała, ja nie przeczę. Natomiast uważam, że to jest znacząca mniejszość. Poza tym zobaczymy, co zrobi Wielka Brytania, bo dopóki byli w Unii, to mogli coś tam hamować, jakoś wpływać. Teraz, jeżeli do Brexitu dojdzie, postawią się poza nawiasem, nie będą mieli żadnego wpływu na Unię. I tutaj nawet w naszym studio pogodzili się na tym właśnie poziomie i pan Libicki, dawniej z Platformy, i pan Wilk, przecież eurosceptyk, a pogodzili się właśnie na takim poziomie argumentów, że Unia tak, ale właśnie gospodarcza przede wszystkim, z dużym dystansem do tej całej nadbudowy ale ideologicznej, wróćmy do korzeni, europejska wspólnota węgla i stali, prawda, tak się rozpoczynała to, Unia Europejska. I to były złote czasy naszego nawet kontynentu. Dzisiaj istnieje Europejski Obszar Gospodarczy, właśnie, bardzo mocno lekceważony, a on obejmuje Unię Europejską i kraje takie jak Szwajcaria, tam część Skandynawii, Islandia, no też w sumie część Skandynawii w pewnym sensie. I to ostatni sukces wiele osób tego projektu, prawda? Że dalsze brnięcie w kolejne traktaty, że wszystkie te wolności przepływu ludzi, towarów, tak, kapitałów, to zapewnia Europejski Obszar Gospodarczy. Jeszcze skończę myśl, bo rzeczywiście jak wiele osób nie wie, że można by należeć teoretycznie do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i do układu z Schengen, a nie należeć do tej politycznej Unii Europejskiej. Teoretycznie, no bo już jak się weszło do Unii Europejskiej, to już właśnie jest gorzej. Natomiast kończąc poprzednią myśl, uważam, że 15 do 20% w zależności od frekwencji wyborców nie będzie chciało wybierać między Koalicją Obywatelską, czyli Platformą i Nowoczesną, którzy cokolwiek tam eurobiurokraci paluszkiem wskażą, to oni karnie wykonają, czy to będzie dobre dla Polski, czy to będzie złe, a PiS-em, który będzie mówił, że nie odda ani guzika, a potem, parafrazując Rafała Ziemkiewicza, odda całe gacie, tylko będą chcieli kogoś, kto będzie skutecznie reprezentował obywateli. No więc niech się nie pokłócą, tak jak Chmielnicki z Rzeczpospolitą, bo pamiętajmy, że późniejszy pokój w Jabłonowie bodaj był porażką dla wszystkich i tak naprawdę na długie lata pochował ideę ukraińskiego państwa. Takie trochę tutaj historyczne analogie państwu zaserwowaliśmy, ale moim zdaniem, a propos, ale moim zdaniem bardzo plastyczne tutaj w tym kontekście. Drodzy panowie, przejdźmy do zupełnie innego tematu. Za chwileczkę połączymy się z posłem Sośnierzem, który miał bardzo udaną interpelację w Parlamencie Europejskim, a chodziło o polskie sprawy, a chodziło o polskie dzieci, które są zabierane polskim rodzinom w Niemczech przez tak zwane Jugendamty, czyli urzędy do spraw dzieci, do spraw młodzieży. Te Jugendamty, gdy rodzina wydaje im się być dysfunkcyjną, no z powodu chociażby biedy, zabierają dzieci stamtąd, a już nie mówię, gdy się zdarzy tam klaps w rodzinie, to już nawet obligatoryjnie, zabierają dzieci i szczególnie na celowniku owych niemieckich urzędów są polskie rodziny. I teraz chciałbym, żeby panowie podyskutowali teraz przez moment o tej symetrii, bo z jednej strony właśnie jak u nas się traktuje mniejszość niemiecką, która ma wielkie prawa, która jest w polskim parlamencie, a jak tam się traktuje Polaków i mniejszość polską, która żadnych praw nie ma, a jeszcze ci, co są, szczególnie ze świeżej emigracji, bo to młodsi ludzie, prześladowani są przez takie urzędy jak Jugendamty. Panowie, jak to w tej Unii Europejskiej, bo to ciąg dalszy tematu poprzedniego jest. Co ciekawe, nie dotyczy to prześladowanie ze strony Jugendamtów, tych najnowszych imigrantów z Bliskiego Wschodu. No tak. Gdzie... Tutaj taryfa ulgowa, gdzie wiadomo, że muzułmanie, no umówmy się. Powiedzmy, że traktowanie... Nie tylko grożą palcem dzieciom na przykład. Nie, no, wiadomo, że tam okaleczanie kobiet, kazirodztwo, no wszystkie możliwe tak, zjawiska, o których nawet strach mówić... dzieją się i na to państwo niemieckie patrzy przez palce. Natomiast ja mam bardzo dużo znajomych mieszkających na stałe w Niemczech i oni wręcz mają takie wrażenie, że to jest po prostu antypolski syndrom dziedziczny jeszcze z czasów hitleryzmu. Zresztą Hitler odebrał
Polakom prawa w Niemczech jako mniejszości narodowej i Niemcy do tej pory tego nie przywrócili, a my w polskim Sejmie mamy z mocy konstytucji niemieckich posłów. Czyli hitlerowskie regulacje w Niemczech. U nas... No to ma jeszcze nawet głębsze korzenie, bo to jest takie myślenie zupełnie inaczej. Prusko-protestanckie, tak, wedle którego to państwo jest właścicielem całego życia społecznego, w tym życia rodzinnego, i ono może regulować, co się dzieje między rodzicami a dziećmi, a jak polskie dzieci, no to, ale to zabrać po co aż i zniemczyć. Daleko zniemczyć, w historię tak? sięgać, to jest także metodologia państw totalitarnych. To one przecież miały wyręczyć rodziców, czasami niesfornych, czasami zbyt konserwatywnych, w wychowaniu latorośli. No tak, tylko kłopot tej współczesnej Europy polega na tym, że my mamy ten taki miękki totalitaryzm, bo to Niemcy, ale przecież Norwegia jest obywatelka tego kraju, wnosząca o azyl polityczny w Polsce, którego póki co Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie chce przyznać, ale dokładnie o to samo chodzi, czyli państwo norweskie chce jej zabrać dziecko. Tak, i to są takie miękkie, ale totalitaryzmy. Znaczy to jest... taki lewicowy totalitaryzm, tak. To jest wspólny jakby mianownik pomiędzy tymi totalitarnymi wprost systemami, właśnie Pawka Morozów się wcześniej w naszej rozmowie pojawiał i tak dalej, ale ta lewica współczesna robi dokładnie to samo, uważa, że lepiej wie, co jest dobre dla dzieci niż ich rodzice. Szybciutko wyjaśnijmy, Pawka Morozow to był taki młody człowiek, który w latach 50. czy zdaje się 30 w Rosji, nawet, tak. Znane to było, zadenuncjował u nas w latach swoich rodziców kułaków, różnych, tak. Zadenuncjował swoich rodziców kułaków na NKWD. Proszę państwa, łączymy się z posłem Sośnierzem. Halo, panie pośle, pan mnie słyszy gdzieś tam knąc przez Polskę autem? No jestem, nie przez Polskę, tylko dojeżdżam do Brukseli, ale tak, aha, w drugą stronę na łączach, słyszę. Panie pośle, miał pan bardzo udaną interpelację ostatnio w Europarlamencie. Czy w Europarlamencie my możemy załatwić sprawę tych Jugendamtów i takiego traktowania rodzin polskich w Niemczech, zabierania im dzieci w nie zawsze oczywistych przypadkach? Czy to może być załatwione z perspektywy, z poziomu Europarlamentu, o co zdaje się pan w tej polemice też zabiegał? Znaczy, to nie jest moja inicjatywa, jeśli chodzi o tą rezolucję w sprawie Jugendamtów. To jest szersza inicjatywa, nie tylko zresztą ze strony Polski, z tego co wiem, bo tam wiele narodowości mieszkających w Niemczech zgłasza ten problem. Są sami Niemcy, czasami też. Więc czy to jest tylko rezolucja? To nie jest tak ustawodawcze. Rezolucja to jest tylko taka odezwa, taka felietonistyka, publicystyka uprawiana przez parlament. Sama rezolucja znaczy niczego nie załatwia, choć może ktoś sobie ją wziąć do serca, jeśli to jest tak praworządne i europejskie państwo jak Niemcy, to myślę, że sobie weźmie. Ale no, formalnie rzecz biorąc, sama rezolucja nie rozwiązuje problemu. Musiałaby tam być jakaś dyrektywa Unii Europejskiej, wyrok Trybunału czy coś w tym stylu. Więc to może rozwiązać jedynie polubownie. To są takie bardzo, bardzo miękkie narzędzia, które tutaj stosuje Europarlament, i raczej tą drogą nie upomnimy się skutecznie o polskie dzieci zabierane przez niemieckie Jugendamty. Ale proszę mi powiedzieć, czy z pana perspektywy, czy w Unii Europejskiej jest jakaś konsternacja na przykład europarlamentarzystów niemieckich w związku z sytuacją mniejszości polskiej w Niemczech, która żadnych praw nie ma, versus mniejszości polskiej, o czym tu mówiliśmy, mniejszości niemieckiej, o czym tu mówiliśmy w Polsce, która jest z pełnymi honorami, no nawet uczestnikiem polskiego życia politycznego. Znaczy, ja nie jestem zwolennikiem praw dla mniejszości narodowych, jak i specjalnych, bo to w ogóle jest przejaw jakiegoś takiego nacjonalizmu i wydaje mi się, że obywatelem równość wobec prawa jest wystarczająca. Znaczy, jeśli państwo, prawo tego danego państwa nie odróżnia Polaków od Niemców, no to jest państwo przyjazne mniejszościom i to wystarczy. Także ja myślę, że to polskie prawo jest do zmiany w tym względzie, a jeśli w niemieckim nie ma żadnych szczególnych praw dla mniejszości, no to w porządku, to tak powinno być.
No ale tu zdaje się symetrii nie można odnaleźć, prawda? Czy właśnie tak to jest postrzegane? No bo jednak wie pan, no mówiliśmy tu o tym, że to pozbawienie praw mniejszości, no to były pomysły hitlerowców, to były jeszcze regulacje państwa III Rzeszy i to jednak no musi jakoś, jak znaczy, mówię, no jeśli rozumiemy, zależy to rozumiemy od odebrania praw mniejszości. Jeśli mniejszości mają takie same prawa jak większość w każdym względzie, no to jest wystarczające i nie ma powodu, nie ma chyba potrzeby, żeby państwo dzieliło ludzi ze względu na narodowość, na Niemców, Polaków, tam Słowaków, Czechów i tak dalej. Jeśli prawo danego państwa milczy na ten temat, to wystarczy. Jeśli pozbawia ich w tym sensie, że jakoś upośledza tą mniejszość, daje jej mniejsze prawa niż większości, no to niedobrze. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o jugendamty, to nie jest ten przypadek, ponieważ to nie jest kwestia regulacji ustawowych, to raczej jest taka praktyka. Ale to w Polsce również mamy przypadki, gdzie sądy rodzinne mają inną praktykę niż chciałby ustawodawca. Na przykład powierzają w 98% przypadków dzieci matce dyskryminując ojców. Nie jest to napisane. Wręcz przeciwnie, ustawodawca w jakiś czas podejmuje mniej lub bardziej udane wysiłki, żeby sądy skłonić do jednak bardziej równego traktowania ojców mężczyzn w sądach, bez większego efektu, bo sądy uważają, że dla dobra dziecka i tak będą robiły to, bo to jest znowu tak sama klauzula, która jest w Niemczech, czyli dobro dziecka, które mają prawo interpretować urzędnicy. To jest źródło zła. Arbitralna możliwość, że urzędnik będzie wiedział lepiej, co jest dobre dla dziecka, cudzego dziecka, nie swojego. To bardzo ciekawy komentarz z pana wolnościowej perspektywy. Bardzo dziękuję naszemu człowiekowi w Brukseli, naszemu człowiekowi w Europarlamencie. Już tak mogę bez ogródek mówić, bo pan zaakceptował tą rolę, posłowi Sośnierzowi. Panie pośle, wielkie dzięki. Szczęśliwej drogi tam, żeby wszystko się udało, że pan ale dojechał. To jeśli można w tej sprawie, bo europoseł Sośnierz zaprezentował klasyczny pogląd liberalny, czyli ten o tej równości obywateli w państwie bez względu na narodowość. Ja nie chcę tej kwestii do końca dyskutować, choć niezbyt się zgadzam, powiem tylko tak trochę melancholijnie, że gdyby ten pogląd zastosowało dzisiaj państwo polskie i odebrało na przykład przywilej wyborczy mniejszości niemieckiej, która przecież ma de facto gwarantowane miejsca w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, powiedziało, ile sobie tam dostaniecie głosów, to tyle będziecie mieli miejsc, najwyżej żadnego, no to przecież już by niemieckie czołgi stały u granic, mówiąc, że Polska właśnie, że tak powiem, niszczy żywioł niemiecki w naszym kraju. Ale to nawet też nie to jest w tym wszystkim najważniejsze. Ja chcę powiedzieć, że pozytywnym przykładem dla całej polskiej prawicy jest przypadek posła Sośnierza, tego pomysłowego Dobromira, który tutaj strzela pomysł za pomysłem, bo ja sądzę, że on się w swoim tym zaangażowaniu ideowym w ruchach wolnościowych, tam w Kongres Nowej Prawicy, bo to wtedy z tej listy Janusz Korwin-Mikke wchodził do Europarlamentu, myślę, że się spotykał z takimi komentarzami, słuchaj, masz ojca posła w PiS-ie, co ty biegasz za tym Korwinem, jakieś tężonki wolnościowe, po co to, do czego to, kogo doprowadzi, marzycielstwo, a nie prawdziwa polityka, daj sobie z tym spokój. I oto mijają lata, Janusz Korwin-Mikke rezygnuje z parlamentu, z mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, a Dobromir Sośnierz zostaje tymże posłem do Parlamentu Europejskiego i reprezentuje tam te klasycznie liberalne poglądy, co notabene jest świetne w rozkładaniu na łopatki różnego rodzaju eurosocjalistów, no bo oni nawet go widząc takie fizis na dzień dobry, że jakiś taki długowłosy wyglądający na lewicowego hepenera i on nagle już po prostu uśmiecha, a on po prostu daje im mierdzące, wolnościowe argumenty, których oni nie są w stanie znieść. Bogu dziękować, że taka historia jak europosła Sośnierza w naszym kraju się zdarzyła. Chciałbym wrócić do tego meritum, czyli do stosunków polsko-niemieckich. Historycznie to było tak, że podpisywaliśmy pewne traktaty po tym przełomie 89 roku. No i Niemcy wspaniałomyślnie zobowiązały się uznać granice na Odrze i Nysie, w zamian właśnie za to, że będą mieli de facto zagwarantowane mandaty w polskim Sejmie. Wtedy, a zresztą do tej pory
tak naprawdę jest i to się PiS-owi ani za poprzednich rządów, ani za obecnych nie udało zmienić. Polską dyplomacją rządzili dyplomaci przyzwyczajeni do potakiwania Moskwie, a potem Brukseli. Korporacja Geremka, tak zwana, umownie mówiąc. I myśmy się zgodzili na to, ale przecież nie żądaliśmy od Litwinów za zrzeczenie się pretensji do Wilna, żeby ci Polacy na Wileńszczyźnie mieli posłów. Ba, myśmy nawet nie byli w stanie wywalczyć, żeby oni mogli zachować swoje nazwiska, a nie być na siłę przemianowywani na Litwinów. Więc to jest tak, że w stosunkach międzynarodowych jest jedna zasada. Musimy sami szanować siebie, to wtedy będą nas inni szanowali. I jakby trochę na potwierdzenie tego, co pan mówi, mam takiego newsa z naszego miesięcznika sieci historii, że okazuje się, pewien lud afrykański, plemię Herer z Namibii, ma wielkie szanse, tutaj za chwileczkę zobaczymy zdjęcie przywódcy tego ludu, ma wielkie szanse na uzyskanie reparacji wojennych za swoisty holokaust, którego dokonali w 1904-1905 roku w Namibii. W Namibii to jest przywódca tego plemienia, które zostało zdziesiątkowane właśnie przez Niemców jeszcze przed pierwszą wojną światową. No i dziś oni się skutecznie starają o reparacje, mają już pewne obietnice, jest szansa na to, że dostaną duże pieniądze z Niemiec. Takie szanse potwierdzone mają także Włosi. Pewna wioska tam się zgłosiła, pewna gmina, powiedzielibyśmy po polsku, gdzie miało miejsce ludobójstwo i też jest w tej chwili w prawie wysokie prawdopodobieństwo uzyskania reparacji, ta gmina ma. Grecy są prawie pewni, że dostaną reparacje od Niemiec i bardzo zdecydowanie się o to ubiegają, a my jakoś ustami ministra Czaputowicza wycofaliśmy się rakiem trochę z tych buńczucznych zapowiedzi. Zwykle pod rządami PiS-u, co muszę z bólem serca stwierdzić. Troszeczkę tak, no, prawda, znowu gdzieś do tej pozycji klęczącej wracamy, a nie do tej ekspresji, którą tak lubiliśmy, często to wspominam, u pani premier Szydło, która wskazywała Europie drogę, mówiąc: Europo, dokąd ty zmierzasz? Ale my niestety ciągle wstajemy z kolan i wywracamy się na twarz, tak? To jest właśnie ten problem, że brakuje nam skuteczności w tych wszystkich staraniach. Co miał powiedzieć przedstawiciel skutecznych? Ostatni komentarz. Ja powiem tylko tyle tak zgryźliwie jednak, że Niemcy dbają o PR i doszli do wniosku, że dać, no widzieliśmy te zdjęcia, dać plemieniu Murzyńskiemu za zbrodnie sprzed ponad 100 lat, to im się PR-owo opłaci, to będzie miało dobre, że tak powiem, dobry ogląd w światowej opinii publicznej. Natomiast dać tym katolicko, prawda, nacjonalistycznym Polakom, to nie, tak? I to jeszcze za zbrodnie 40 lat późniejsze. Nawet z nimi nie negocjując. Proszę państwa, bardzo dziękuję panu Arturowi Zawiszy, panu Maciejowi Maciejowskiemu. Zostańcie koniecznie z telewizją w Polsce.pl. Za chwilę bardzo poważny pojedynek. Pojedynek pomiędzy panem Adamem Borowskim a panem Pawłem Kasprzakiem. Adam Borowski, Kluby Gazety Polskiej. Paweł Kasprzak, Obywatele RP. Ważna dyskusja. Starcie dwóch światów, powiedzielibyśmy. I to wszystko u nas. Za chwileczkę oglądajcie naszą stację. Zostańcie z nami.